Dzień dobry, dziś szybkie omówienie aktualizacji 8.1, w której wprowadzono dość ważne zmiany, jak i dość nieważne. Zacznijmy może od tych dość ważnych. Przede wszystkim zmienił się nieco interfejs w bitwie. Teraz troszkę, jak spojrzycie tam na czat, na górę, na te powiadomienia, że ktoś tam kogoś zniszczył i tak dalej, to widać zdecydowanie różnicę. Również bardzo ważną zmianą jest to, że wszedł do testów polski czołg ciężki 10 poziomu z nowej linii 60TP Lewandowskiego. Jednak o ile w dużym wocie jest to czołg jeden na pewno z najlepszych w swojej klasie, o tyle teraz jest totalnym gównem i myślę, że WG na spokojnie będzie go sobie buffowało jeszcze kilka razy do momentu jego wprowadzenia. Aktualizacja głównie skupiła się na rebalansie czołgów i teraz przedstawię Wam ważniejsze zmiany. Zacznijmy od T20. Tutaj nieco powiększyła się liczba HP oraz zmniejszył się czas przeładowania. Również z 1150 do 1250, tak samo jak w T20, zwiększyła się liczba HP w innym czołgu średnim amerykańskim 7 tieru, tym razem w premce T23e3. T29 dostał buffa do DPM-u. T26e3 Eagle 7 dostał buffa do prędkości, z kolei nerfa do prędkości otrzymał T25AT, buffa do penetracji otrzymał T25-2, T28HTC dostał małego buffa do penetracji, aczkolwiek myślę, że dosyć znaczącego. LTTB dostał nerfa do mocy silnika. Z kolei T43, T4485 oraz T3485 rudy dostały małego buffika do punktów wytrzymałości. Czas celowania został zmniejszony w czołgu IS, a za to w czołgu KW3 oprócz czasu celowania zmniejszono także rozrzut na 100 metrów. Z kolei Su 122 44 również otrzymał małego buffa do celności oraz do czasu celowania. Również buffa do celności otrzymał czołg ISU 122S. Czołg Spack Panther 1C dostał buffa do czasu przeładowania. Panther dostał nerfa malutkiego do ilości HP. Jak Panther dostał dosyć sporego nerfa do mobilności. Sturer Emil dostał małego również buffika do mocy silnika. Comet dostał buffa do mobilności, co może trochę dziwić. Z kolei Black Prince dostał małego nerfa do czasu celowania oraz celności, z czego do czasu celowania nie aż takiego w sumie małego, ale z kolei teraz już nie jedziemy 20, a aż 25 km na godzinę. Myślę, że tutaj zdecydowanie w tej aktualizacji ten czołg zmienił się na plus. Z kolei T34-1, no to z nim wygląda sytuacja bardzo ciekawie, ponieważ dostał on buffa do czasu celowania oraz do HP i to w sumie nie takiego małego, aczkolwiek penetracja została zmniejszona ze 175 mm do 160 mm, aczkolwiek dalej to działo jest grywalne. Jeśli chodzi o AMX-a 1357 z kolei, tutaj penetracja została zwiększona już dosyć konkretnie na pociskach przeciwpancernych ze 143 do 160 mm, a na goldzie ze 195 do aż 220. Z kolei również niezwykle ważną zmianą jest nerf do penetracji z kosmicznych 212 do dalej kosmicznych 200 mm dla ARL-a 44. Nerfy do pancerza otrzymało sporo pojazdów, na przykład M48 Patton, Typ 59, który dostał naprawdę gigantycznego nerfa do pancerza wieży, Tiger 1, który dostał nerfa do pancerza kadłuba, a z kolei, proszę Państwa, buffa do pancerza otrzymali na wieży AMX-50B, ST1 troszkę z boku, WZ-111-1-4 również do pancerza bocznego. Kompleksowego buffa dostały T23E3 oraz VK3002D, tak samo zresztą jak VK4303, która może wreszcie stanie się jednym z konkurencyjnych czołgów na tym tierze. Również Tankenstein dostał małego buffika do pancerza, Chiri również dostał dosyć sporego kompleksowego buffa, tak samo jak AMX M440. Z kolei w czołgu T95E6 usunięto ten taki mały garnuszek, że tak powiem, z boku wieży, aczkolwiek no myślę, że nie wpłynie to i tak specjalnie na ten czołg. I na koniec chciałbym wspomnieć o zmianie, która dotyczy ekranu ładowania. Mianowicie teraz mamy, no jak mogliście zresztą zauważyć, włączając grę po aktualizacji, mamy tutaj właśnie nieco inny ten ekran ładowania. Jeszcze przed tym, jak włączy się ten ekran, łączenie, synchronizacja danych i tak dalej, ale również ten ekran, synchronizacja danych, łączenie i tak dalej, czyli ten główny ekran ładowania mówi nam bardzo dużo, ponieważ w tle na nim jest mapa, która niedługo dojdzie w jednej z następnych aktualizacji, najprawdopodobniej w 8.2 lub, co jeszcze bardziej prawdopodobne, 8.3. No i cóż, to byłoby na tyle i do widzenia.